Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Deus Ex Bunt Ludzkości u mnie na kanale i ruszamy dalej z naszymi poszukiwaniami. W sensie tak, odnaleźliśmy już trójkę naukowców, mamy już pomysł skoordynowanego ataku na trzy różne miejsca całego ośrodka, by odwrócić uwagę naszych przeciwników od Megan i by ewentualnie ją uwolnić. To chyba jest kuźwa kosnica. I no cóż, mamy już ten plan, mamy już naukowców, tam musimy tylko zuploadować wirusa, który uniemożliwi im namierzanie tych naukowców i będziemy mogli przystąpić do ratowania Megan, czyli zapewne coś, na co w sumie czekamy od samego początku gry? Tak mi się wydaje. O kuźwa, ile to trwa, noż come on! Ach, idealnie. Widzieliście to wyczucie? Widzieliście to? Dobra, maile. Raczej nie ma tutaj żadnego przejścia, co nie? A, proszę, jest i mur. Rozwalanie murów Fort Victory, co? Nic to więcej nie ma? Nope. Okej. Okay. Tak więc głową muru nie przebijesz, ale wzmocnioną mechaniczną pięścią jak najbardziej. Prekursor. Mogę oczyścić atmosferę. Nie, żebyśmy tego potrzebowali. Nie, nigdy mnie tutaj nie było. To pierwszy raz jestem w lokacji, żeby nie było, nie? To jest bajer grania w Deus Exa. Za każdym razem coś innego. Czyżby ktoś tutaj wykopał sobie tunel po prostu awaryjnej ucieczki? No, to jest cwane. Ty. A! Okej, okay, i zrobiliśmy idealne kółko, widzicie to? Tylko czekajcie. A, to była ta nieznośna kamera. Ale na szczęście już rozpracowaliśmy tę kamerę tyle dobrze, że wiemy, że na chwileczkę możemy im się pokazać. Nie na zbyt długo, aczkolwiek chwileczkę zawsze dadzą radę, damy radę się prześlizgnąć. Dobra. No i teraz na szczęście musimy być właśnie tam, gdzie byliśmy wcześniej. O, mamy też bota. To jest boss czy wieżyczka? To jest pytanie. Tutaj ponownie możemy w sumie skorzystać z faktu, że tak jak kamery zauważają ciała przeciwników, to nie widzą pokonanych botów, tak więc po prostu zaraz wykorzystamy tutaj najprostsze prawa fizyki, które ja zapewne totalnie zjebię i rzucimy grę w taki sposób, by odbił się od tamtej ściany i trafił w bota. Taki mam ambitny plan, nie ma to kuźwa, ma to zerową szansę powodzenia, ale wierzę w siebie. Leć granacie! Nie trafiłem, prawda? Leć granacie! Wracajcie granaty. Czy coś. Okej. Okay. Ten bot jest nieaktywny albo jest w innym pomieszczeniu, bo jestem prawie że pewien, żebym go trafił. Dobra, czekaj ta. A, jest za drzwiami, dobra to. Jezu, czym ja się przejmowałem? Jest i tajemniczy komputer. Nie mam już, prawda, tych. No, oczywiście, że nie mam naboi do tego. Jakby to tutaj ogarnąć? Dobra, jak się odwróci, to po prostu przebiegniemy. Okej, okay, dobra, to było łatwiejsze niż podejrzewałem, że będzie. Graty MP, minę modułową mam w dupie. Dobra, what do we have here? Tu możemy załadować wirusa, ale przede wszystkim włamiemy się tutaj. W
złamiemy się tutaj i rozbrujmy tą kamerę, bo ona mnie tutaj minimalnie denerwuje. Nie jakoś super, ale wiecie, tak mikroskopijnie. Okej, z jakiegoś powodu timer się zatrzymał w ogóle. Nie, żeby mi to przeszkadzało czy coś. Okej. Wyłączmy. Robot wyłączony. Mógłbym na przykład włączyć. Ale może nie. I ładujemy dziada. I tutaj ponownie, jeśli załadujemy tego wirusa, to nie będziemy w stanie wrócić do tej lokacji, więc to takie jakby kolejna, wiecie, kolejna ostatnia szansa na powrót czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co chcę teraz dawać te punkty. No więc tak, po prostu patrząc na to drzewko w tym momencie, osobie, która mi pisała na początku, i tutaj to nie mówię tego chamsko, tylko tak bardziej po prostu jako uwagę, do osoby, która pisała mi na początku serii, że czemu nie nokautuję wszystkich wrogów, bo tracę bez sensu expa. Spójrz na to drzewko. Serio? Dużo na tym straciłem? Jakoś tego nie widzę. Jensen, 4 GPLs just popped up, including yours. Koss, Colvin, Faraday. I'm missing one. Dr. Reed's. I know. Keep tracking them. And I need you to try something else. Try something? What? Simulate feedback along that route. Make it strong enough to vibrate their implants. They have to feel it. A signal, eh? Not bad, Jensen. I'm sending it now. Okay. Shoot! Jezu, jak z luzem odpycha te ręce, jak mnie to rozpierze, ta animacja jest, come on, przechomiczna. Shoot, jest jeszcze jeden. Okej, to wyszło mega frajersko. Nie ukrywam. Nie spodziewałem się, że po prostu wypieprzą z tego tunelu tak nagle. Można było to zrobić lepiej. Ciekawiej. Oczywiście wyszło ich trzech, czyli no, to jednego za dużo, niż mogę ogarnąć takedownem. No dobra. Zaplodowane. Jensen, 4 GPLs just popped up, including yours. Koss, Colvin, Faraday. I'm missing one. Dr. Reed's. I know. Keep tracking them. And I need you to try something else. Try something? What? Simulate feedback along that route. Co drogą, Jensen nie rusza ustami, jak mówi. They have to feel it. A signal, eh? Not bad, Jensen. I'm sending it now. Okej, teraz wszystko pieprznie. O, poszły. Poszedł wybuch. Jeden, no, myślę, że na niewidzialności będzie biegł czy coś. Dobra, ruszają jak wsparcie. A my ruszamy do bazy wroga. I tak przed nami kolejna walka z bossem, tak abyście na przykład nie zobaczyli tej subtelnej, tego subtelnego schowka na amunicję. Tak jakby co, tak więc no. Znaczy chyba teraz będzie przed nami walka z bossem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tak, ale 90% pewności, ponownie, nie 100, nie 99, tylko 90%. I walka, która, no cóż, może być najciekawszą i najtrudniejszą w grze. Tak, to teraz walka z bossem, właśnie tak. Ale może być też, tak jak w naszym przypadku, najzwyklejszą walką na świecie. Your tenacity, Adam Jensen, is really quite Witam, pani irritating. We'd like you to stop now. I'm afraid I can't, Zell. You see, I figured it out.
I know what you and your conspiracy buddies are planning. Do you? How clever. A new biochip. A software upgrade that limits what augmentations can do. You're creating a kill switch. You kidnapped Megan Reed's team to do it, and you're seizing control of the market to ensure it gets distributed. All because you're afraid of people like me. Augmented people, with the power to resist you. No one's afraid of you, Mr. Jensen. All your blundering around and childish interference hasn't stopped a thing. Tell me, have you been to a limb clinic lately? Tak się składa, że nie, dziwko. Let me guess. That was supposed to shut me down, right? Leave me broken and begging? The orgs were recalled! You should be offline! Women never fail to underestimate men. Ach, jak ładnie odwrócił słowa, które wcześniej ona do niego powiedziała. No i mamy... You should have stayed dead, Jensen. Kamir, znaczy Namir, tak, Namira, naszego... gościa, który, przez którego jesteśmy w tym stanie, w którym jesteśmy, to on przebił nami z pięć ścian w Sarif Industries na samym początku. I teraz ja włączę pauzę na sekundę i wytłumaczę wam, co tutaj zaszło. Ponieważ widzicie, kiedy był ten wybór, hej Jensen, coś dzieje się nie tak z odczytami twoich wzmocnień, może chcesz iść po jakiś upgrade do kliniki LIMP, być może to ci pomoże. Tak, ten upgrade, sygnał, który nadawali stąd, z właśnie tego Rancho Omega, jak to jest nazwane, miał zakłócać wzmocnienia wszystkich ludzi je posiadających i w ten sposób zachęcić ich do usprawnienia swoich właśnie tam biochipów czy coś takiego, które potajemnie rozsyłała do klinik LIMP ZAO i które... mając je w sobie, ludzie mogliby zostać wyłączeni dosłownie. I teraz, jeśli zainstalowalibyśmy ten chip, no to tą walkę stoczylibyśmy bez naszych mocy. Nie moglibyśmy się ukrywać, nie mielibyśmy pancerza, nie mielibyśmy wzmocnienia celowania, powiększonych magazynków, kuźwa, nic. Bylibyśmy zwykłym człowiekiem, który ginie na 2-3 strzały od Namira. No i byśmy tutaj, no, byłaby to ciężka walka. I teraz tak, ja kiedy pierwszy raz grałem, przypominam ponownie, na poziomie trudności Deus Ex, full skradanie, zero morders, zero alarmów, będąc przygotowany już na jakąś walkę z bossem w postaci jednego czy dwóch karabinków, ulepszyłem sobie tego biochipa i teraz jestem pozbawiony moich mocy i na poziomie trudności Deus Ex, będąc uzbrojony w karabin i chyba machine gun i SMG, musimy stoczyć ten nierówny bój i było to naprawdę kurwa ciężkie, żeby nie było. I to jest naprawdę zajebisty motyw, to jest coś, co powinno się częściej robić w grach. Podejmujesz wybór i dostajesz jego bardzo jasne konsekwencje. Jeśli podjąłbym wybór, jeśli nie zaufałbym Pritchardowi, który powiedział, że sprawdzi Jensena zaraz po tym, jak wróci do Detroit i wszczepił sobie ten chip, no to teraz byłbym pozamiatany, musiałbym znowu stoczyć tą cholerną nierówną walkę. A teraz, no cóż, walka powinna być w miarę równa. Tak, gość ma również ten kamuflaż optyczny, ma granaty, ma flashbangi w sensie. Na przykład możemy... Tak, naszym patrzeniem przez ścianę możemy go bez problemu namierzyć. Wow, zaniu. Wow. Okej, to nie był flashbang, to był zwykły granat. Okej. Tak, i tutaj to jest... Ja rozegram tą walkę tradycyjnie, aczkolwiek jest powszechnie znany w Deus Exie błąd, który pozwala pokonać Namira jednym ciosem. Mianowicie, wiadomo, bossowie są odporni na takedowny czy tam zabójstwa, aczkolwiek z jakiegoś powodu, w momencie kiedy Namir przeskakuje przez te ściany oddzielające jakby to pomieszczenie, staje się podatny na właśnie takedowna, na dosłownie ułamek sekundy, więc musimy stać w miejscu, gdzie on ma się pojawić. A, sorry, MP też nas nie podziała. Dziwko. Ej, wow, jest za nami. A, właśnie, robi nam coś takiego. Skręcił nam kark właśnie. Aczkolwiek nasz kark jest, kurwa, z nim skrętoodporny. Zmianka granatów.
zaskoczył. Tak, można by upłynąć tym ciosem, a ja chcę rozegrać to normalnie, bo po prostu, no tak jakby, nie wiem, nie lubię tego typu jakiegoś dziwnego cheatowania. Bo po prostu jest to cheaterstwo, wykorzystywanie tak chamskiego błędu w grze jest po prostu cheaterstwem. Sorry. Wow, 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 wow. I thought you would be more formidable than this. Mało zdrowia. Czas włączyć kamuflaż. Do I sense desperation, Jensen? This is a bit of a long time coming. You should have died the fuck. Oż ty w draniu. Wow, skończyła mi się amunicja, tego się nie spodziewałem, naprawdę. Okej, to nie fajne. Wiecie, to, że mamy nasze ulepszenia, nie czyni tej walki łatwą, to żeby nie było, nie? Namir dalej posiada broń opartą na pociskach plazmowych, które jest po prostu najsilniejsza w tej grze. Dobra, go się za... Która jest najsilniejsza w tej grze po prostu. Dalej, regeneruj się, Jensen. Wow. O, i haksy. Dobra, przyznam szczerze, nie chciało mi się strzelać, aczkolwiek dobrze wiedzieć, że ten błąd dalej działa. A cóż, strzelaniny w tej grze nie należą do najlepszych, moim zdaniem. Więc dobra. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten mały cheat. Finish it. Not until you tell me where Megan is. You've lost her, Jensen. Men like us, we never get back the things we love. Pokonaj Jarona Namira. No, bardziej pokonany już nie będzie. Tego nie chcę. Jezu, gościu wygląda... Jezu Chryste, wygląda jak, wiecie, z Shingeki no Kyojin, wielki tytan, nie? Wiecie, o co chodzi. Tego nie chcę. 1000 kredytów, naprawdę. Opróżnimy generalnie szafki. Znaczy, w sumie, jeśli będą to jakieś rzeczy związane z ogłuszaniem, ewentualnie właśnie coś do leczenia. Ponieważ w tym momencie to jest ostatnia walka z bossem. Ostatniej walki nie można nazwać walką z bossem, tak więc, bo można ją jakby pominąć. To jest, wiecie, to taka jakby ironia, że mimo tego, że te wszystkie walki są obowiązkowe, to właśnie ostatnia jest tak jakby opcjonalna. Dobra, jakieś morz, dobra, jakąś tam amunicję wezmę. Granat MP się zawsze może przydać, to niekoniecznie. Dobra, łykamy to i to. To. I to. Okej. No i dobra, zobaczmy, o co mu chodziło z Megan, prawda? Ponieważ o coś mu definitywnie chodziło. Jaren, is that you? Witaj, kochanie. Not exactly. Adam? Oh my god, Adam! It's you. You're hurt. What happened to you? I risked my life for you, Megan. I came halfway around the world, and for what? It's not what you think. Are you part of this? No! No, Adam, I swear it! The kidnapping was real. The attack on Seraph Industries, they came after me. They wanted my research. And when did you decide they could have it? It didn't happen like that. I wanted to tell you, but I couldn't. I couldn't! And then David said we had to use it. We owed it to mankind. David, what are you talking about? My great discovery. The genetic framework I found that makes it easier for living tissue to bond with implants. I found it. In you, Adam. I used your DNA. I wanted to tell you, I swear. But David convinced me what it could mean for mankind. How much better off we could all be. It took Hugh to make me see how wrong I was. Hugh? Hugh Dowd? He owns this facility.
after Namir brought us here. Pritchard, patch me into Seraph, now. Adam, please. He was only pretending to work with Tai Young and the others. He found out what they were planning to do and told them he would help, but only to make sure they never succeeded. Their control signal won't work. Thank you, David. Ladies and gentlemen, Mr. Seraph here has asked me to show the world how human enhancement technology can change it. After careful deliberation, I've decided I must do exactly that. Forgive me. I cały masterplan przed nami. Modified the control signal. Anyone with a new biochip will be affected. You never said anything about this. I'm going back for the scientists. No, Adam! I know the complex better than you. I'll find them. There's a hangar bay through there. Get to its control room and retract the roof. Clear a path for us. I oto cała intryga przed wami, moi drodzy. I w tym momencie chciałem powiedzieć, że fabuła Deus Exa strzela sobie w stopę, ale to troszeczkę jakby to za drobne. Na moje ta fabuła strzela sobie kuźwa w głowę, z, nie wiem, z rakietnicy czy coś takiego, bo wiecie, jakby do tej pory wszystko miało w miarę sens, ale tutaj proszę, okazuje się, że wszystko to ustawił gościu, którego widzieliśmy raz, który jest twórcą technologii upgrade'ów, że Megan jako dziewczyna Adama dowiedziała się o tym, że jest on ulepszony genetycznie przez White Helix, pamiętamy, to jakby wszystko się z tym wiąże. I no cóż, nie wiem, to słabe po prostu. Tak, właśnie, że on jest ulepszony i to on miał być tym wielkim odkryciem, w sensie, że używam jego DNA do dalszej rozbudowy, ponieważ jego DNA przez to, że został zmodyfikowany jeszcze za dziecka, w jakiś sposób sprawia, że ciało nie odrzuca odrutowania. Nie wiem, to wiecie, tak, to słaby plot twist po prostu i tyle. Dobra, damy radę. Uczony, kasa. Dobra, nie spadajmy. Otwórzmy drogę na lądowisko. Jensen, what the hell's going on out there? No, ty żyjesz. Broadcast frequencies are going haywire. Malik, is that you? Where are you? Coming into visual range of Singapore now. Been in the air since Pritchard first pinged you. Good timing. I'm heading for a hangar bay to open the roof. I'll need an emergency extraction. Roger that. I'm on my way. I wiecie, teraz tak by... Okej. Okay. Jakby Darrow, czyli twórca tych wszystkich upgrade'ów, postanowił... Hey Jensen! Looks like you could use some help! Nie wiem, pokazać światu, że one są jednak złe. I see the scientist, Jensen. I'm landing nearby, and I think Dr. Reed wants to speak to you. Hang on. Okej, naukowcy biegną. Jezu, gościu, prawie się wypieprzył. Come on. A ja? Czy ja mogę lecieć z wami, czy coś? O, dzięki. Hello? Adam? We're all fine, but you have to get to Panchaea and stop Hugh. You and I aren't done with this, Megan. I know how it looks, but you have to stop the broadcast. I think it's causing the new biochips to overstimulate the vagus nerve, creating terrifying hallucinations. You mean it's driving augmented people insane? Yes. And it's up to you to stop it. Use the Leo shuttle. It will take you to Panchaea. Good luck, Adam. Yay. Czyli musimy iść ratować świat i ulepszenia przed wszystkimi osobami z ulepszeniami, które zostały zhaksowane przez ich twórcę. I to jest... To jest kurwa po prostu dziwne, to jest tyle śmieszne na moje. I tu jest w ogóle jakiś taki mega dziwny easter egg, którego ja nie rozumiem. I który jest tak easter eggowy, że aż twórcy zrobili kuźwa z niego trofkę. To jest chyba tutaj, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, czekajcie. Gdzieś jest panel, do którego można się włamać, który jest
najcięższym hakowaniem w całutkiej grze, o ile się nie mylę, chyba to nie jestem pewien, zawiera takiego bardzo dziwnie napisanego maila, który w sumie nie mam pojęcia, co ma jakby znaczyć. Polecimy rakietą, kurwa, tak. Czemu by nie? Ewentualnie to nie tutaj? No dobra, w każdym razie gdzieś tam jest sobie taki komputer. No dobra, na Pancheye. Ostatnia lokacja w grze przed nami. Automated systems online. Czemu Leo ma taki kobiecy głos? No nie ma sensu. Preset and ready to engage. Suborbital trajectory plotted. Destination Pancheye. Begin countdown, Mr. Darrow. Do it. Begin countdown. Code 000. Confirm. Dobry kod. Zero. Countdown commencing. Dobra, i lecimy na Pancheye, ostatnią lokację. Prywatną mini wyspę Hugh Darrowa, którego plan jest tak pogięty i motywacja tak dziwna, że naprawdę nie jestem w stanie tego umysłem ogarnąć. Dane! Jensen wygląda, by totalnie nic nie ogarniał, ale no. Nie dziwię się w sumie. O! Spadochron się popsuł. Shit. No, ciekawe jak się pływa z ważącymi w cholerę wszczepami w ciele, prawda? No, i myślę, że teraz generalnie, nie wiem, kwestia dwóch odcinków i nie wiem, dwóch, taki max trzech odcinków, ale wydaje mi się, że w dwóch się uwiniemy i kończymy Deus Ex Human Revolution. No właśnie, jesteśmy na Pancheye i teraz generalnie wszystkie zasady jakby działające tą grą możemy sobie wsadzić. Barely. I've reached Pancheye up, Richard. Any word from Sarah for the UN delegates? Nothing. The installation went into lockdown shortly after Darrow gave his speech. I can't tell if anyone's even alive. And the signal's still broadcasting. Meaning no one's safe till I get in there and shut it down. You'll have to disengage the lockdown first. Look for a master control panel at the top of the tower. Tak, czemu możemy sobie wsadzić wszystkie możliwe zasady w tyłek aktualnie? Ponieważ dosłownie w tym momencie w Deus Exie zaczynamy zaczynamy walczyć z mechanicznymi zombie i to naprawdę do tego to się wszystko sprowadza, do tego właśnie się to sprowadza, że naszymi wrogami będą po prostu oszaleli po prostu żołnierze, którzy zachowują się jak standardowe zombie z Residenta czy coś takiego. Więc będzie przecudownie. I teraz, o ile się nie mylę, i to nie jest info na 100%, możecie mi to potwierdzić swoją drogą, czy nie, w komentarzach. Czy to prawda, czy nie, w sensie. Bowiem wydaje mi się, że jeśli do tej pory przeszliście grę bez żadnego alarmu, to możecie już wpisać sobie, kuźwa, trofeum do dzienniczka. MP, no, powodzenia. Możecie już sobie wpisać w tym momencie MP do dzienniczka, trofeum do dzienniczka, ponieważ w tym momencie, nawet jeśli wcześniej zauważę, to po prostu ruszają wam wpierdzielić, a nie do alarmu, żeby was tutaj w jakiś sposób wydać, ponieważ są pozbawieni jakiejkolwiek władzy nad własnym ciałem. Nie jestem pewien, chyba tak to właśnie działa. Słyszycie? Słyszałem dychanie. Dobra. Po co ja się kurwa zbieram te pieniądze? Słyszę takie typowe zombie dychanie. Czekam kurwa na jumpscare po prostu. Ciężki karabin.
No, na rozprawę mógł teraz zacząć coś pruć. Znaczy nie, dobra, nie będziemy pruć, wiecie, niby jeszcze jest dla nich szansa. Na szczęście widzę, że patrzenie przez ściany, w przeciwieństwie do niewidzialności, zużywa bardzo mało baterii. Tak więc, no problemo. No dobra, to nie było MP. Aczkolwiek to odsłoniło mi bardzo miły szyb wentylacyjny. Okej, widzę kolejną minę. Dobra. Miny w kanałach wentylacyjnych. Czy osoba, która tutaj założyła, jest świadoma, że w takich kanałach na przykład często biegą szczury? Na przykład, no wiecie, szczur czy jakieś kuźwa inne dziwne stworzonko przebiegłoby sobie tutaj, zdetonowało minę, zabiło parę osób, koszty na grube tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. Ej, czy... Pan top. Co my tutaj mamy? Nie. Nic tutaj ciekawego nie ma. O! Mówiłem to, że nagle gra z takiego typowego cyberpunku postanowiła zrobić z siebie horror po prostu. To jest takie serio gro, tak... Nie mieliście pomysłu na tą ostatnią, twórcy tej gry, nie mieliście pomysłu na tą ostatnią godzinkę gry i po prostu poszliście tak niskim jakby oporem. Wiecie, co by dać na finał Deus Exa? A, zróbmy jakiś taki absurdalny plot twist, żeby jakaś mega niespodziewana osoba za wszystkim stała. I niech ta osoba zmieni wszystkich posiadaczy w szczepów w zombie. My jesteśmy mistrzami fabuły. Winda towarowa, fuck yeah. Pritchard, Grancier's broadcast center is at the base of the station near the bottom of the ocean. Is that right? But the lockdown caused all the blast doors to seal. You won't be able to go down until you override them manually. From up in the tower, I got it. No super, jeszcze kuźwa zasięg nam padł. Jakby tego wszystkiego było kuźwa mało. Okej. Pakiet. Słabo to widzę. Tapsy. A myślę, że będziemy tutaj mieli pierwszy kontakt z cyberzombie, ale najwidoczniej jednak nie. Jezu, po prostu totalna masakra. Wszyscy kuźwa martwi, come on. Gdzie jest ten gościu? What the? Czekajcie. A. Tak, właśnie Megan mówiła, że to wszystko, że cały ten wirus, zhaksowanie po prostu chipów powoduje nic innego jak po prostu halucynacje. Więc zapewne tym wszystkim osobom będzie się wydawać, że jesteśmy totalnie kimś innym. Ja widzę, że drzwi są zatrzaśnięte, więc ten gościu może nam co najwyżej naskoczyć. Aczkolwiek dobrze wiem, że z tego pomieszczenia możemy dostać się tam. I tam możemy... O, proszę bardzo, przyjazny kanał wentylacyjny, za lodówką, bo jakby kuźwa inaczej. Możemy iść i po prostu naszymi własnymi stalowymi dłońmi skrócić jego cierpienia. Nie, nie będziemy ich zabijać, co wy. Zamiast tego po prostu...
don't want it. No, z tego pozbawimy go przytomności. Gościu mówi, że narożnika. Szalony pracownik. No, nie byłem pewien, czy był taki szalony. Sip. No, to się nie odbije zbyt dobrym echem w świecie Deus Exa, definitywnie. Niestety nic ciekawego. Małe pudełeczka. W sumie bez sensu zmarnowałem baterię, nie musiałem tego tutaj robić, nie? Totalnie mówić po prostu dalej. Dobra, nieważne. Lecimy. Przeskanujmy teren. Kamera. I nic poza tym. Może ktoś ukrywa się w kiblu? To tylko program Stop Robak. Ludzie bawią się dziwnymi rzeczami w toalecie w tym uniwersum, zauważyłem. Znaczy, no, bawią się w toalecie, to wyjątkowo słaby dobór słów. Zwłoki. Dużo zwłok. O, proszę bardzo. O, to się przyda. Jakby ktoś nas tutaj zahaczył przypadkowo. O, no, nowy kod dostępu, elegancko. Tutaj mamy kolejny kanał wentylacyjny. No, zamknijmy może drzwi. Nie wydaje mi się, żeby te cyberzombie, nie przywyknę do tego naprawdę, mogły drzwi otwierać, więc zamykając je chyba zapewniamy sobie totalne bezpieczeństwo. No dobra, i co mi dało wejście tutaj? Karabin bojowy. A, dobra, mamy pusty ekwipunek, weźmy więc karabin bojowy. Why the fuck not? System chodzący. Raczej nie do karabinu bojowego, ale sprawdzimy i tak. O, mam punkt praxis w ogóle, fajnie wiedzieć, nie? Tak, good to fucking know. Cokolwiek. So much cokolwiek. A, no tak mnie sprawdzić. Nie. Jest wód, mam... Nie potrzebuję tego. To przełożymy tutaj, to przełożymy tutaj, tego. Jezu Chryste, to jest jakieś naboje bezsensowne, come on. To przesunę tutaj. Dobra. Kuźwa, w ogóle napanczyli mi bardzo randomowe, ciężkie karabiny. To... A, tutaj po prostu nie wszedł i tyle. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy ten emocjonujący odcinek dziejący się na Panchei, który jak widać po prostu klimat Deus Exa bardzo, nie? No nie? Tak więc dzięki wam bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Deus Ex Human Revolution, który jeśli dobrze pójdzie, może się nawet okazać ostatnim. Tak więc do zobaczyska.